Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja się nazywam Ksiądz Piotr Bączek i bardzo serdecznie zapraszam na ostatnie nasze rekolekcyjne spotkanie z tęsknoty za Jezusem. Oczywiście z zapowiedzi Państwo wiecie, że dziś chciałbym zwrócić uwagę na serce Jezusa. Oczywiście, mówiąc serce, mam na myśli to, jak Jezus kochał. Mam na myśli to, jaką miłość nam objawił swoją postawą, swoim nauczaniem, swoimi czynami. My, jako ludzie, jako chrześcijanie, jako ci, którzy poszli za Jezusem, no chcemy tę miłość Jezusa Chrystusa naśladować. Chcemy kochać tak, jak on kochał. Chcemy, aby nasze serca były takie, jak, jak serce Jezusa. Oczywiście, kiedy mówimy o naśladowaniu Jezusa Chrystusa, trzeba pamiętać, że Jezus kochał też po ludzku. To było także ludzkie serce. Był Bogiem i człowiekiem. Kochał prawdziwie po ludzku. Dlatego my też możemy tę miłość Jezusa Chrystusa naśladować i powinniśmy ją naśladować. Jakie było serce Jezusa? Ja tutaj proponuję, drodzy państwo, może właśnie na ten czas kwarantanny, kiedy pozostajemy w domach, kiedy mamy być może więcej czasu na refleksję, na modlitwę, proponuję sięgnąć do litanii, do serca Pana Jezusa. Ileż tam jest odcieni, ileż tam jest wezwań, ileż tam jest haseł otwierających całe bogactwo. Myśli, doświadczenia kościoła, wpatrywania się wielowiekowego w tę miłość Jezusa Chrystusa. Ja proponuję, żeby do tej litanii po prostu sięgnąć nie tak pobieżnie, przeczytawszy, niepośpiesznie, ale z namysłem. Można nawet każde wezwanie uczynić kanwą rozmyślania. Tam jest ogromne bogactwo. Tego, co odkrywał Kościół przez wieki, wpatrując się w serce Boże. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my dziś nie powiemy wiele o tym sercu Jezusa Chrystusa, o tym, jak Jezus kochał, po prostu nie mając na to czasu. Ja chciałbym tylko dotknąć tutaj kilku spraw, jakby zasygnalizować kilka myśli. Dla naszego rozmyślania, jaka, jak kochał Jezus, jaka była miłość Jezusa Chrystusa. Najpierw powiedzmy to, co może nie jest najbardziej dziś popularne. Miłość Jezusa Chrystusa była wymagająca. Jezus w miłości wymagał. Ja mówię o tym dlatego, że bardzo często dziś, i to jest chyba znak czasów, Skłonni jesteśmy rozdzielać te dwie rzeczywistości: miłość od zobowiązania. Tam, gdzie jest zobowiązanie, bardzo trudno nam dostrzec miłość. Tam, gdzie jest obowiązek, trudno nam dostrzec miłość. Tam, gdzie jest prawo, pewien nakaz, powiedzielibyśmy nawet przykazanie, trudno nam dostrzec miłość. Niektórzy nawet mówią, na przykład w kontekście sakramentu małżeństwa. Yy, czy wspólnego życia. No właśnie, zobowiązanie zabija miłość. Nic bardziej błędnego. Miłość jest zobowiązaniem, i taką miłością e, kochał Chrystus. E, miłość Jezusa, Chrystusa, miłość Boga stała się przykazaniem, stała się najwyższym prawem. E, I zauważmy, że Jezus właśnie z miłości uczynił prawo. W Ewangelii Świętego Jana czytamy: Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja Was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. I to wymaganie miłości Jezusa Chrystusa było bardzo konsekwentne. Zauważmy także, że w Ewangelii Jezus nie nie, nie rezygnował z wymagania, nawet za tę cenę odejścia ludzi. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana tę naukę o Jezusa Chrystusa, o tym, że mamy spożywać Jego ciało, odczytujemy tam taką uwagę ewangelisty, że ludzie odchodzili od niego. Jezus widział odchodzących, on nauki, wymagania nigdy nie zmienił. Nawet padło to pytanie zadane uczniom: czy i wy chcecie odejść? Miłość stawia wymagania. To pierwsza rzecz. Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to także fakt, iż miłość Jezusa była czasem twarda, nawet szorstka. Wczoraj mówiliśmy o czułości, jaką okazywał Jezus. Ale dziś trzeba także dodać, że miłość Jezusa, właśnie czasem, była szorstka, ostra, mocna w wyrazie. No tu nie da się nie przywołać tej sceny, kiedy Jezus bardzo szorstko gromi świętego Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Tu można przywołać także tę scenę z przepędzenia, przekupniów ze świątyni, kiedy Jezus nie w furii, nie w euforii, nie niesiony emocjami, ale spokojnie kręci bicz, a potem dokonuje tego proroczego czynu oczyszczenia świątyni. To jest... Na pierwszy rzut oka, bardzo takie ostre, szorstkie. Ale taka miłość Jezusa także była. I moi drodzy, tu nie chodzi o to, żeby, żeby właśnie widzieć miłość jako coś ckliwego. Miłość, która stawia wymagania, czasem jest szorstka, ale to nie znaczy, że w ten sposób nie kochamy drugiego człowieka, albo że sami nie jesteśmy kochani przez tych, którzy czasem dla naszego dobra. Stawiają wymagania i są szorstcy. Trzecia cecha tej miłości Jezusa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że miłość Jezusa, to serce Jezusa, znosi słabości innych. Jezus znosi słabości innych. Mówię o tym także dlatego, że, że dziś no zdarza się współczesnemu człowiekowi, jakby uciekać od wad, słabości, grzechów, niedociągnięć drugiego człowieka. Uciekamy od miłości w poszukiwaniu lepszego partnera miłości, kogoś, kto spełnia nasze wymagania, tego, który akurat nam pasuje. Dziś uciekanie od słabości, Naszych bliskich jest też znakiem czasu, ale Jezus znosi słabości ludzkie. Ta jego miłość taka właśnie jest. W Ewangelii Świętego Mateusza w 17 rozdziale mamy takie słowa przy okazji uzdrowienia epileptyka. Oto proszony jest Jezus o uzdrowienie człowieka. I on, Chrystus wtedy odpowiada na tę prośbę, o plemię niewierne i przewrotne. Jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Jezus znosi słabości innych. Na przykład znowu weźmy uczniów Jezusa Chrystusa. Ileż razy w czasie tego przebywania z Jezusem ujawniała się słabość uczniów. Ich wady, małostkowość, skupienie na drugorzędnych sprawach, niezrozumienie. Orędzia Jezusa Chrystusa, wreszcie zdrada, to wszystko się objawia, a Jezus to znosi, jest z uczniami. Ta miłość tutaj objawia się także jako miłość cierpliwa w oczekiwaniu na dojrzewanie człowieka do prawdy, do zobowiązania do miłości. Miłość znosi słabości innych. I daje czas w dojrzewaniu. Wiedzą najlepiej o tym chyba, chyba rodzice, w, w procesie wychowawczym, właśnie dając czas dziecku i znosząc te jego niedociągnięcia, słabości. To dlatego Święty Paweł potem napisze w hymnie o miłości: Miłość wszystko znosi, wszystko przetrzyma, wszystkiemu wierzy. Kolejna cecha Jezusowej miłości, na którą warto zwrócić uwagę, i myślę, wiele razy takiej, takiego wyzwania doświadczamy w życiu. Miłość powinna oddzielać grzech od grzesznika. Drodzy Państwo, z grzechem i złem w świecie, mniejszym czy większym złem, będziemy się zmagać zawsze. I nie chodzi tutaj o. Tego rodzaju zło, jak klęska żywiołowa, jak choćby epidemia, która nas dotyka, o przypadki losowe, jakieś kataklizmy, to oczywiście odczytujemy jako coś trudnego w naszym życiu, ale największym problemem jest zło, które czyni człowiek i czyni go z własnej woli. Człowiek, czyli my, także my, każdy z nas doświadcza grzechu we własnym życiu. I w postawie Jezusa fascynujące było to, że Jezus piętnował grzech, a kochał grzesznika. I najbardziej klasycznym przykładem, o tym też już mówiliśmy, jest, jest uratowanie cudzołożnej kobiety. On nie zlekceważył jej grzechu, nie powiedział: Nic się nie stało. Ratując jej życie, jednocześnie wezwał do tego, aby zerwała z grzechem. Myślę, że to na tamte czasy była największa rewolucja, jakiej dokonał Jezus. Rewolucja moralna. Być z grzesznikami, jednocześnie odrzucając grzech. To jest duże wyzwanie. Ja tutaj przy tej okazji zawsze przywołuję na pamięć film Wolność jest w nas. Wolność jest w was bodaj. O księdzu Jerzym Popiełuszce Wolność jest w nas. Jest taka scena, kiedy zimą na zewnątrz jest siarczysty mróz, i zimą z księdzem Jerzym w mieszkaniu przebywają opozycjoniści. Tam się toczą różnego rodzaju rozmowy na różne tematy, i w pewnym momencie ksiądz Jerzy bierze termost z herbatą, jakiś kubek, i wychodzi na zewnątrz. A tam w samochodzie siedzą funkcjonariusze służbę bezpieczeństwa, ci, którzy go stale śledzili, marzną w środku i ksiądz Jerzy podchodzi do nich z tym termosem i z ciepłą herbatą i ich częstuje. Kiedy wraca potem na powrót do mieszkania, ci jego znajomi się oburzają, są dyskusje, jak można, czy to było dobre, czy złe, jak tak można. I pamiętam tę scenę z filmu twarzy księdza Jerzego Popiełuszki zanurzone, zanurzonej w dłoniach, tak jakby był troszkę przyłamany tą postawą swoich podopiecznych, tych, z którymi się spotykał, dla których był duszpasterzem. Oni tam dyskutują, a on mówi: Jak wy nic nie rozumiecie. Ja nie chcę walczyć z grzesznikami. Ja chcę walczyć z grzechem. Miłość oddziela grzech od grzesznika, grzech potępia grzesznika. Pragnie uratować. Zauważmy kolejną cechę Jezusowej miłości, mianowicie gotowość do ofiary. Jezus Chrystus powiedział: Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Gotowość do ofiary w miłości jest wyznacznikiem miary tego, jak kochamy, dokąd z tą miłością możemy zawędrować, jak daleko. Kiedy pytam, jak daleko, jak dalece, jak długo można kochać, no to trzeba odpowiedzieć, że Jezus. Umiłowawszy swoich, to znowu e, słowa z Ewangelii Świętego Jana, e, z opisu Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus e, no, przygotowuje się do naj, największego testu swojej miłości, do ofiary krzyżowej, kiedy Jezus e, przygotowuje się do dania swojego ciała na ofiarę. W tej scenie ostatniej wieczerzy ewangelista Jan zanotował: Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. I kiedy mówimy tutaj o tym, że do końca, to można to rozumieć w dwojakim sensie. Najpierw w takim sensie czasowym że nie ma takiego momentu w życiu, kiedy Jezus nie kocha w najtrudniejszym momencie, w, w każdej chwili, do ostatka, do ostatniego tchnienia. Do ostatniej sekundy Jezus kocha do końca. Ale też można to rozumieć nie tylko chronologicznie, ale i jakościowo. Do końca, czyli bardziej się już nie da. Czyli nie ma w moim sercu takiego miejsca, gdzie bym nie kochał. To jest dla nas wielkie wyzwanie. Kochać. Do końca, w sensie chronologicznym, wytrwać w miłości, do ostatniego tchu, do ostatniego momentu życia, w każdej chwili kochać, ale i też kochać do końca, czyli możliwie najbardziej, jak tylko potrafimy. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. To bardzo trudne wyzwaniem, drodzy państwo, i myślę, że trzeba na koniec, może, bo czas nas ponagla, powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Cała miłość, którą nam okazywał Jezus Chrystus, ona pochodziła od Ojca, ona była darem. Chrześcijaństwo w tej gotowości kochania jest w istocie otwarciem się na dar, który przychodzi z góry. Miłość zdolność do kochania tak, jak kochał Jezus Chrystus jest darem. A jeśli tak jest, to wynika z tego, że wciąż trzeba o ten dar nam się modlić, o Niego prosić. Wtedy, gdy brakuje nam miłości, gdy odczuwamy. Uwiąd tej, że kiedy brakuje nam wytrwałości, wyrozumiałości, cierpliwości w tejże naszej ludzkiej, słabej miłości, trzeba o tę miłość chrześcijańską po prostu się modlić. Wielu świętych, męczenników także, zauważmy, modliło się, aby w sytuacji kryzysu próby kochać tak jak kochał, Jezus Chrystus, aby mieć w sobie tę zdolność, ten dar od Boga, aby, aby kochać nieprzyjaciół, aby e, kochać do końca. Więc e, wtedy, kiedy nam po prostu miłości brakuje, kiedy czujemy jakiś deficyt sił duchowych e, w miłości do drugiego człowieka, czasem niełatwej, to, to jest oczywiste, po prostu o, te, o tę miłość prośmy Boga, to jest dar. I my, jako chrześcijanie, jeśli mamy kochać ten świat tak, jak kochał ten świat i ludzi Jezus Chrystus, to nie uczynimy tego inaczej, jak właśnie otwierając się na ten dar łaski, przychodzący z góry. Miłość jest oczywiście naszym wysiłkiem, trudem, ale jest też łaską. Kochać do końca. To jest łaska. O to warto się modlić, i przyznam się, że ja znam wielu takich ludzi, którzy, którzy modlą się po prostu o miłość, aby potrafili kochać, aby im tej miłości nie zabrakło. To pierwsza rzecz taka wieńcząca nasze rozważania. A druga odwołam się do Leszka Kołakowskiego, przypomnę, że to jeden z najwybitniejszych filozofów polskich ubiegłego wieku, zmarły w 2009 roku w Oksfordzie. Choć sam nie identyfikował się z żadnym kościołem, to uważał jednak, że chrześcijaństwo, to co przyniósł Jezus, miłość, którą przyniósł Jezus, jest niezbędna dla świata. To rewolucja, która zmieniła ludzkie życie, która przewartościowuje także naszą codzienność, nasze codzienne doświadczenie. No to jego słowa. Korzeniem tej przemiany, przemiany świata, korzeniem tej przemiany jest świat chrześcijański, był zawsze zgodny w tym punkcie jest miłość. Nie przez ideę miłości. Ale przez doktrynę, miłość jako fakt, jako rzeczywista energia, którą on, czyli Chrystus, przelał w świat i której odbiciem jest ta odrobina, jaką ludzie noszą w sobie odbiciem słabym, niedoskonałym, zmieszanym ze złem, ale zawsze żywym. Tyle filozof Leszek Kołakowski. Rzeczywiście ta energia, którą przyniósł Chrystus i wlał ją w świat, jest dla nas darem i zadaniem. Śmiało można powiedzieć, że to właśnie miłość, ta czynna miłość, nie, nie miłość ckliwa, nie miłość jedynie emocjonalna, ale miłość wytrwała, miłość cierpliwa, Miłość wymagająca, ale też i po prostu zwyczajna, bo to nie jest coś, czego nie jesteśmy w stanie czynić. To jest na miarę naszych ludzkich serc. Ta miłość jest naszą, czyli chrześcijan, dobrą nowiną dla świata. Nie ma sytuacji, w której człowiek, ja i ty. Nie moglibyśmy kochać. Czy to będzie świat poukładany, piękny, dobry, sensowny. Czy to będzie świat bez sensu, zła, grzechu, śmierci, zniszczenia, jak na przykład było to w obozie Auschwitz, tu przywołuje świętego Maksymiliana. Czy to będzie czas zdrowia, czy czas choroby, czy to będzie czas y, młodości, czy starości, możliwości czynienia, czy też y, zakleszczenia y, w pewnym impasie niemożliwości. Miłość jest rzeczywistością, y, która jest zawsze dostępna. Kochać możemy zawsze, ale też drodzy Państwo. Warto sobie uświadomić, że zawsze też jesteśmy kochani. Że Bóg wciąż nas kocha, niezależnie od okoliczności. I niezależnie od tego, jak toczyć się będzie sprawa epidemii, która nas mocno uziemiła używam tego słowa zakleszczyła i wiele nam odebrała tego jednego nie może nam odebrać zdolności i możliwości kochania drugiego człowieka konkretnie czynem a nie deklaracją drodzy państwo wydaje się że tylko tak tę trudną rzeczywistość epidemii możemy przemienić przezwyciężyć niezależnie od tego co w sensie biologicznym się wydarzy. Niech zatem miłość Chrystusa przynagla nas. Do tego, abyśmy miłością przemieniali świat. Zdaję sobie sprawę z tego, że tylko dotknęliśmy tematu miłości. Ale niech to dotknięcie będzie jakimś, jakąś zachętą, aby, aby w naszych domach rzeczywiście patrzeć na, rzecz, na świat, na ludzi, których mamy obok nas, na to, co się dzieje, tak jak patrzył Jezus. Aby czynić tak, jak czynił Jezus. A to wszystko się oczywiście zawiera w tym, aby kochać, tak jak. Kocha nas nasz zbawiciel. I tego sobie i Państwu życzę nie tylko w tym niełatwym czasie, który przemieniajmy miłością. Szczęść Boże i dziękuję za uwagę, za te trzy spotkania z tęsknotą za Jezusem.